Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, Czesiczem Amizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji na temat budowy drugiej jezdni ulicy Branickiego bezpośrednio do ulicy Pszczółkowej. I powiem Wam, że jestem pod wrażeniem. Jak te materiały z warszawskich inwestycji zazwyczaj pokazuję Wam mniej więcej co dwa tygodnie, znaczy co dwa miesiące, tak tutaj zmiany są naprawdę kolosalne. I dwa miesiące temu, kiedy pojawił się pierwszy materiał, nie było jeszcze właściwie żadnych prac rozpoczętych. Nic się nie działo. Przez pierwszy miesiąc też zbytnio prace nie ruszyły. A teraz, w ciągu ostatniego miesiąca, na tyle mocno prace ruszyły, że widzicie, mamy już dwie jezdnie. Po obydwu jezdniach jest już ruch puszczony. Dobrze widać cały zarys nowej ulicy. No i właściwie faktycznie prace idą całkiem szybko. Ale może po kolei, co tu właściwie jest realizowane. Lecimy właśnie nad skrzyżowaniem ulicy Branickiego z Pszczółkową. Branickiego to jest ta, co się teraz ciągnie wzdłuż całego ekranu. No i ta ulica pierwotnie miała tutaj tylko i wyłącznie jedną jezdnię. Jedna jezdnia po jednym pasie w każdym kierunku to naprawdę było mało. Tym bardziej, że tutaj jeszcze obok był ruch rowerowy i ruch pieszy po stronie południowej. W dużym skrócie było tutaj dosyć ciasno, korki się robiły niesamowite, zresztą korki cały czas się robią, bo mimo to, że ruch tutaj jest już aktualnie prowadzony po dwóch jezdniach, to cały czas jest ruch przez plac budowy i po jednym pasie w każdym kierunku, choć na pewno jest już trochę lepiej, bo ruch jest oddzielony. Sama budowa to jest 40-metrowy odcinek ulicy Branickiego od ulicy Sarmackiej do skrzyżowania z ulicą Pszczółkową i przebudowa całego skrzyżowania z ulicą właśnie Branickiego, Pszczółkową i ulicą Wogla. To jest dosyć duże tam skrzyżowanie, tam faktycznie dosyć dużo pasów się pozmieni i nawet z tego co wiem, prawdopodobnie powstanie tam rondo rowerowe, pierwsze w pełni oznakowane w Warszawie, tak jak powinno to wyglądać. Dolecieliśmy już dalej, to tak przy okazji pokażę Wam, Aleja Rzeczpospolitej. Tutaj jest budowany tramwaj do Wilanowa i on się będzie kończyć bezpośrednio właśnie przy ulicy Branickiego. No i w tym miejscu możemy zobaczyć, pomijając Świątynię Opatrzności Bożej, która oczywiście góruje nad całym miasteczkiem Wilanów, budowa całej nowej trasy tramwajowej. Przypominam, że też, że trasa tramwajowa w przyszłości będzie jechać bezpośrednio do samej obwodnicy południowej, dalej Aleją Rzeczpospolitej, która jeszcze nie jest wybudowana dwujezdniowa, to jest w prawo tutaj byśmy patrzyli, no i też tramwaj jest planowany, aby jechał Adama Branickiego bezpośrednio w przyszłości nawet do Zawad, ale kiedy to się stanie, to oczywiście wiadomo, że to jest jeszcze daleka przyszłość, bo sama ulica w ogóle jest całkowicie niedostępna dla tramwajów. Tramwaj musiałby jechać z ruchem kołowym, a to jest oczywiście niepreferowane. Natomiast to nie zmienia faktu, że na ulicy Branickiego jest przewidziana rezerwa, którą możemy zobaczyć właśnie w tym miejscu. Po środku jest pozostawione miejsce mniej więcej, gdzie na spokojnie tramwaj będzie mógł jechać, no i sama ulica jest tutaj bardzo szeroka. Nie mówię o jezdniach, tylko o samej ulicy, jest tutaj duża przestrzeń pozostawiona na te wszystkie ulice i na wszystkie jezdnie możliwe do zbudowy, więc na spokojnie to się będzie zmieniać. Tutaj dalej mamy rondo, które z ulicą Sarmacką jest zmniejszone. I to jest pierwszy element, który jest dosyć kontrowersyjny, w projekcie, jak patrzyłem, mniej więcej, jest tym z 2021 roku, jest przewidziane oczywiście zmiany tam na samym rondzie, natomiast tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o tą część rowerową, natomiast same ustawienie i zwężenie do jednego pasa przed samym wlotem i wylotem z ronda pozostaje betonowe, ale wątpię, żeby to tak zostało, raczej sądzę, że faktycznie będą dwa pasy w każdym kierunku, bo jest taka możliwość, tylko po prostu prawdopodobnie organizacja ruchu tutaj została przystosowana i przygotowana do tego, jak to wyglądało wcześniej, teraz, a nie do tego, jak to może będzie wyglądać już później. Tu jest całe skrzyżowanie z ulicą Wogla, która się dalej ciągnie prosto i ulica Wogla też się dosyć mocno tutaj zmieni. Z niej będzie wylot nie na jednym pasem, tak jak teraz jest, tylko trzy pasy w każdym kierunku, lewo skręt, prawo skręt i do jazdy prosto będą pasy, więc na spokojnie będzie można tutaj lepiej funkcjonować.
funkcjonować. Lecimy teraz nad ulicą Przyczółkową i tutaj też się parę rzeczy zmieni. Po pierwsze, będzie możliwość zawrotki przed samym skrzyżowaniem, a następnie będą cztery pasy. Jeden prawoskręt, jeden lewoskręt i dwa pasy do jazdy prosto. Jak widzicie, całkiem duża jest ta jezdnia. Tutaj ona jest właśnie tak, się trochę odbija w bok, żeby na spokojnie pod lepszym kątem móc wjechać i autobusy, żeby na spokojnie mogły wkręcić tutaj w prawo. Powstaje też na Branickiego nowy przystanek autobusowy, którego tutaj wcześniej nie było. No i parę jeszcze innych przystanków autobusowych też tam powstanie, o tym też za chwilę. Z drugą strony, jak będziemy lecieć z Przyczółkowej w kierunku centrum Warszawy, będą, no tutaj trochę inaczej, 5 pasów, jeden prawoskręt, 2 lewoskręty i 2 pasy do jazdy prosto, natomiast boczne uliczki będą albo ślepe, albo z wjazdem bezpośrednio tylko łącznie w prawo, aby to było całkowicie zachowane bezpieczeństwo, czyli ta ulica, którą serwisowa, którą widzimy po prawej stronie, ona będzie ślepa, nie będzie wjazdu bezpośrednio na ulicę w ogóle, tam dalej będzie wjazd tylko i wyłącznie z drogi rowerowej, no i oczywiście z chodników. Tutaj jeszcze raz przejdźmy nad tą nową jezdnią, która powstaje i w sumie już zajmijmy się bezpośrednio tym, co widzimy na ekranie. Widzimy, że jest tutaj przygotowanie pod wylanie nowego asfaltu, nowa jezdnia w tym miejscu się już prawdopodobnie niedługo pojawi, tak aby następnie plac budowy mógł przejść na poszczególne kolejne pasy i jezdnie ulicy Przyczółkowej, bo wiadomo, że tutaj dosyć duży ruch, a na cały okres budowy ma być pozostawiony ruch w każdym kierunku na całym placu budowy. Tutaj dalej na Branickiego widzimy starą jezdnię, która była po środku z zakrętem, teraz już tam oczywiście samochody nie jeżdżą i po prawej stronie widzimy właśnie nową zatoczkę dla autobusów i nowe chodniki, czy też drogę rowerową, która w tym miejscu się znajduje. Nowa jezdnia jest już oczywiście tutaj ustawiona, samochody po niej jeżdżą, a tu po prawej stronie jest wjazd w ulicę, która w przyszłości dalej powstanie. To też będzie wlot bezpośrednio do galerii handlowej, która tutaj w przyszłości może powstanie, do ulicy Aleksandra Gieszytora. Mam nadzieję, że Gieszytora, mniej więcej tak to się wymawia. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, jak nie, to przepraszam bardzo. I tam będzie bezpośrednio wyjazd z tej ulicy albo w prawo w Adama Benickiego w kierunku Alei Rzeczpospolitej lub będzie też wjazd z obydwu kierunków. To jest oczywiście na plus. Same dawno, tak jak powiedziałem, na aktualnym projekcie, który ja widziałem, betony i pozostawienie jednego pasu wlotowego i wylotowego pozostają, ale ścieżka rowerowa, którą właśnie widzimy w tym miejscu, powstanie, więc to jest oczywiście na duży plus. Dzięki temu rowerzyści będą mogli na spokojnie do tego miejsca dojechać i dalej funkcjonować. Sama wiata przystankowa, którą widzimy po prawej stronie, będzie trochę wydłużona, czyli wiata przystankowa. Zatoczka przystankowa dla autobusów będzie trochę wydłużona i trochę będzie w innej lokalizacji. Jak widzicie, to ona się trochę dalej kończy. Sama jezdnia też trochę zmienia układ przy samym wlocie, bezpośrednio na rondo, leciutko tam się trochę zmienia to. No i tutaj widzimy dalej, że nowy chodnik będzie musiał być trochę w innej orientacji niż stary, bo stary był na trasie nowej jezdni i tutaj będzie lewo skręt bezpośrednio w tą ulicę, o której mówiłem przed chwilą, w kierunku właśnie Galerii Wilanów, która może niedługo tutaj kiedyś powstanie. Też w tym miejscu będą bezpośrednio przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez ulicę Branickiego i przez tą ulicę, jak i również będą tutaj nowe przystanki autobusowe. Nowy zespół przystankowy się pojawi tutaj tylko i wyłącznie w kierunku Przyczółkowej. Będzie przystanek, możemy już zobaczyć krawężniki przystankowe tutaj znajdujące się teraz na lewo, czyli na środku mniej więcej ekranu. Możecie zobaczyć, właśnie tu będzie takie bez zatoczki. To będzie najprawdopodobniej przystanek tylko i wyłącznie na żądanie. Jego nazwa, no to oczywiście nic oryginalnego mogę tu powiedzieć. To będzie najprawdopodobniej przystanek Gieszytora. Przystanek na żądanie, ale pewnie łamię całkowicie sobie ten język, a i tak mi w komentarzach napiszecie, że źle wymawiam, ale taki najprawdopodobniej będzie nazwa tego przystanku, bo to jest jedyna ulica w tej okolicy, która po prostu będzie się łączyć z tym skrzyżowaniem w przyszłości. No i tak mniej więcej wygląda ta cała budowa. Powiedziałbym, że naprawdę ekspresowo idą im te prace i całkiem nieźle to wygląda. Pewnie jak pojawi się tutaj ponownie za 2 miesiące, to już właściwie inwestycja będzie gotowa. Oczywiście się żartuję, ale większość prac jest zaplanowanych oczywiście na wakacje, a cała inwestycja ma być gotowa już całkowicie na jesień. Tą jesień. Więc faktycznie Urząd Dzielnicy Wilanów, jak już zaczął budowę, to robimy ekspresowo. Szkoda tylko i wyłącznie, że aż tak długo trzeba było czekać, ale jestem ciekawy, jak będą jeździć nowe linie autobusowe i stare po zakończonej przebudowie, bo to był jeden z większych mankamentów tego miejsca. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i cóż, nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w
kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj najprawdopodobniej się usłyszymy w Mniejsza z tym, czyli w podsumowaniu newsów z tygodnia. Cześć!